Niemcy i cesarza Ottona. Z drugiej strony jest księstwo Pola, dopiero co ochrzczony władca Mieszko I. Państwo Mieszko jest zainteresowane w tym, aby rozwijać się terytorialnie na północ i na północny zachód. No i to samo... To te same aspiracje mają margrabiowie Marchii Wschodniej, wśród nich margrabia Chodon. Kiedy w dzień świętego Jana Chrzciciela starli się z Mieszkiem, odnieśli zrazu zwycięstwo, lecz potem brat jego Czcibor zadał im klęskę. Ważny jest czas wypełnienia tego koryta. Czy ta rzeka była głównym nurtem, czy też może było grzęzawisko, bagno. Właśnie w takich osadach artefakty z bitwy mogły się zachować, jakieś dziny, tarczy. A może to jest właśnie dzina, a nie przypadkowe drewno. Coś organicznego. Ale no mówię, czy ta łupinka tak jakby... Parę lat temu odbyła się taka dosyć ważna debata i wzbudzająca wiele emocji. Doszło do naprawdę bardzo emocjonalnego spięcia. Ta cała debata tak naprawdę mówiła więcej o tym, jacy jesteśmy dzisiaj. Zaczęło się od mojego tekstu, który tytuł miał... Czy bitwa pod Cypynią była pod Cypynią? Tak czy inaczej... Właśnie od razu, oczywiście jest to... Przepraszam. Oczywiście wierzymy, że ta bitwa była pod Cydynią. Książę ich Mieszko zwyciężył podstępem. Upokorzona pycha Teutonów musiała ziemię lizać. Wojowniczy margrabia Chodo z poszarpanymi chorągwiami rzucił się do ucieczki.